Kradzież w kościele. Rybnicka policja szuka rebusiów, którzy w nocy z 30 na 31 października z kościoła ojców franciszkanów przy ulicy Halera wynieśli 3 metalowe skarbony. Jak się okazuje, to nie pierwsze włamanie do tej świątyni. Kościół pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika, zwany popularnie franciszkanów w Rybniku, od pewnego czasu stał się celem złodziei. W kościele franciszkanów doszło do kradzieży z włamaniem, mianowicie sprawca bądź też sprawcy pokonali drzwi do kościoła i chcieli zabrać pieniądze ze skarbonki, jednak okazało się, że skarbonka jest pusta. Do zdarzenia doszło w przeddzień Wszystkich Świętych, bowiem w nocy z 30 na 31 października złodzieje włamali zamki w bocznych drzwiach świątyni, które prowadzą na chór. Jako że nic nie było w skarbonkach, skończyło się na zniszczonych drzwiach. W sumie straty wyniosły 200 zł. Okazuje się jednak, że to nie było pierwsze włamanie do tego kościoła. Tydzień wcześniej doszło do włamania i wtedy ze skarbonek zniknęło kilkaset złotych. Jak podejrzewają policjanci, włamań dokonał ten sam albo ci sami złodzieje. Świadczy o tym podobny sposób działania. Mamy oko na świątynię, zapewniają stróże prawa.